Siemaneczko, dzisiaj witam od Ciebie z budowy, taka odskocznia można powiedzieć od hali, która się dopiero co zaczęła. Czym ja dzisiaj się zajmuję? Kładę sobie płytki w kuchni, bo stwierdziliśmy, czy ja stwierdziłem, że będą płytki tutaj do góry na ścianie, tu będzie. Tu jeszcze, tu jest co dokupiliśmy, może tu się dwa rządki dołoży tych czarnych do sufitu, do okapu. No ja to nie wiem jak tu wyjdzie, bo tu troszkę skrzaczyłem. Zresztą czego ja nie skrzaczyłem tutaj w tej kuchni dużo. Zacznijmy od tego, że powinienem już mieć prowadnicę pod meble, jak tu przymierzaliśmy dół. I już powinny być przykręcone, już powinno być to wszystko rozmierzone, żeby teraz malować. Ale oczywiście nie jest to zrobione i znowu trzeba wszystko wnieść, a później wynieść, albo przykryć. No bo ta inaczej się chyba nie da. Następna rzecz, ta płytka jest do wykucia. Ta jest do wykucia, bo tą większą otwornicę sobie wziąłem, bo w ogóle przyjechały też gniazdka i kontakty, ale tu połowy nie ma za dużo, bo ramki nie w tym kolorze były, coś tam, kurde, musiała pani majstrowa odesłać i no i trzeba czekać, ale coś tam już pozakładałem, co mogłem. To o ramki głównie chyba chodzi, to nie był ten kolor czy ten odcień tutaj o te ramki. No tutaj to i tak nie założę, bo nie zafugowane, ale po pokojach już co mogę. Tu w ogóle, tu jest schodowy, tam jest, to jest od korytarza. I w ogóle nie wiem, nie umiem tego podłączyć, bawiłem się tutaj, tu nie wiem czy to jest ten pośredni krzyżowy, tu jest pewnie schodowy na górę któryś, no nie mam pojęcia, albo elektryk może przyjedzie, a może ktoś coś podpowie, no gdzie mogłem to sobie tam pozakładałem, tutaj chyba nie byliście, tu też pomalowane jest, pozakładane panele, no tu ten, to jest pod schodami to pomieszczenie, no drzwi są. Też chyba nie nagrywałem, wiem, że wstawiłem posta, to stwierdziliście, że jest, jak się pozamyka, że jak w poczekalni, jak w korporacji jakiejś. No ale trudno, no tak będzie. Coś tam mówię, no co mogłem to pozakładane. W łazience też by ramkę założył tu, ale oczywiście wczoraj tu też walczyłem z tym, ale doszedłem. Co i jak. Rafał Majster się kłaniał. Także to zostaje na razie. No i tam muszę wykuć te płytki, no bo no nie może tak być. O właśnie, miałem wziąć i wam pokazać. No jest rozpierdziel na razie, ale no nic nie poradzę na to. No nie pokryję, tym bardziej, że tu jest wyszczerbiona, nie? Jakby nie była, nie pokryję nawet jakby nie była wyszczerbiona. No nie, nie tą otwornicą, jeszcze ta moja otwornica to jest jaka jest, ale dobra, to zaraz będziemy kuli i się nagra. Co tam jeszcze z takich dziwnych rzeczy? No tak, no to rycha po piance, bo to jest od ewidentnie, tu jest jeszcze pianka, to monterzy, pianka i to jest ryśnięte pistoletem. Dwa też nie widziałem tego. I to bardzo ciężko, to w ogóle to w kamerze do tego. Poczekajcie, zapalę, ale to światło na korytarzu to też. On tutaj. Korytarz magazynu. Tu takie światełka, tam żona jakieś Edisony wymyśliła. Nawet ładnie to wygląda. Ja miałem. O, nie widać nawet tego, bo to jest na tym takim niby drzewie, a tu jest normalnie wniecone. A on robił zdjęcia, ja tu stałem, bo on każde jedne drzwi robił zdjęcia i bo mówi, pytam się dlaczego robisz, albo dokumentuję, bo później klienci, że to my, ktoś uszkodził i zganiali na nich, nie? No i to ciężko będzie im udowodnić, bo naprawdę to, żeby zobaczyć to, no to takie rzeczy, no a to nasze, nie? Źle była deska obsadzona czy coś. No i jest dziura, no. No nie dolega, tak? Tak to ogólnie, no... No co on tam? Takie jakie były deski, tak to jest otynkowane, nie?
Jak była prosta deska, to jest ładnie. Ale ja to się tym w ogóle nie przejmuję. Następna rzecz, tu teraz tak. Biurko, my trzeba mieć jakieś te uchwyty, żeby to, ale to mi się wydaje, że ja to sobie ustawię na kleju, na tym mamucie czy coś tam. Jakoś to i to się przyklei, dopiero przykręcę. Dzieci gdzieś jedną klamkę, jedna klamka zgubiona, prowadnice też nie przyszły, to biurko czekało. Teraz prowadnic przysłali tyle, no już to jest, uchodziło, ale coś to krzywo jest, nie wiem, co tu jest. Nie wiem, dlaczego to tak wpaduje. Nawet to teraz, nie wiem, co tu. Dobra, do poprawy następna rzecz. Nie wiem, dlaczego to krzywo jest, czy ta prowadnica tak. Tu, tutaj to nic. No tutaj to cały czas ten film czeka z pomocnikiem, żeby te kulki nagrać, czy ten tynk mozaikowy. O, jeszcze mogę teraz dla tych, co z tymi otworami na te drzwi wewnętrzne, jak to jest. Zaraz wam powiem. Bo tu nie widać, ale tutaj a mi się wydaje, że nie, no to wejdzie ta prowadnica tu, a tu otwór drzwi mają. Powiedzmy, że o ścierze tam świetle 94, nie? A ja mam setkę otwór, czyli po takie dobre pewnie 3 cm jest. No, takie 2,5 by powiedział, zależy z której strony pewnie. No, czyli widzicie, został otwór ze 102 też w ogóle. No, ale to zależy też, mówię, od tych ościeżnic. No nic, kujemy to, zobaczymy. Jak to widać? No dobrze. Uczę się ze statywu, ale nie ma jak z głowy. To na pewno wszystko jest uchwycone. Chyba, że źle kamerę mam, nie? Ale dobra. Zobaczymy, jak to trzyma, ale coś czuję, że potęga. Nie wiem, czy to mocno mnie jakieś z głowy tu jest. Dobra. Majstra. Tak, weź. Niby klej kładzony na płytkę i na ścianę. Może jeszcze nie związał po 2 tygodniach. Ja zaraz tej nie wymienia, żeby mnie nie dotknął. Kuję i widzimy się później, jak dopasuję tą płytkę, nie? Wyszedłem na dwór nagrywać. Zaraz wszyscy się będą patrzeć, co ja robię. To znaczy sąsiady. Mam tu taki sprzęt. Strasznie zdezelowane, wymierzone, zobaczymy. To się uślizguje, gówno. O ta, no jeszcze na udarze wierci. Bym wam powiedział, co to jest za makita, ale wam nie powiem, bo jest zdarte wszystko. Na pewno jest dobra to, że ma to metalowe, a nie plastik. Chwileczkę, się zapunktuje i teraz będzie luz. 8. O, no teraz. Już mi dużo tych otworów nie zostało. Nos biały. Mamy nosy urypane na biało. Te coś na policja, na sygnale, nie wiadomo co się stało. Dobra, pęka. Nie cierpię tym wiercić. O Jezu. Taki nie wypał. Tak. I teraz. Aj tam! O Boże!
kurwa, za szybko. Za szybko na końcu, dobra, idę drugą ciąć. Udało mi się, za, no drugim razem już nie nagrywałem, ale jest dobrze. Trochę tu się pyli, nie, ale to tam nie chcę się tego gruntować. Tak się zagruntuję. O, dobrze będzie. Dobrze, żeby jeszcze nie pękła przy dobijaniu. Nie wiem, jak to będzie słychać. Ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Ten klej ale miał trochę za rzadki, ale... Zobaczymy. W sumie to mogę już na następną kłaść. Na następną mogę kłaść, bo nie wiem. To trzeba by się obracać za każdym razem do kamery, żeby było słychać. Szkoda, a może nie dobrze, bo ten, że kładę tu klej drugi raz na tą drugą. Bo zanim tą ustawię, to może zasknąć. Aktualizacja po nie wiem jakim czasie. No widzicie, no już jest trochę inaczej. Ogólnie meble już u góry też są dopasowane, tylko że zdjąłem prowadnicę, wszystko, bo... No bo chciałem to dzisiaj malować, ale co tam jeszcze z takich... Tu jest wycięte pod tą... Pod piekarnik. I tam jest zawór od gazu i oczywiście piekarnik wystaje teraz. Nie wiem, czy to będzie widać. No wystaje, muszę przerobić ten zawór, to taki przeróbek to jest... No non stop coś, tu też przedtem tu była ta puszka. No to ją przeniosłem znowu trochę wyżej, kabla mam na styk, no i dzisiaj muszę to w koło, nie wiem, tu malować, ale muszę to zgładzić. Mnie jeszcze były takie wertepy, kurwa, że głowa boli. O Jezu, co tam jeszcze, no z takich spraw. Znowu przyszedł jakiś stolik, znowu brakuje części, ja nie wiem, kurwa, co oni z tymi wysyłkami mają. To wszystko tak się przeciąga, ale no ja robię swoje, no resztę to trochę pani majstrowa ogarnia. Może dzisiaj tą ścianę pomaluję, bo znowu tu mają wjechać, ma wjechać kanapa do salonu i ten. No i musi miejsce się zrobić, ale to już praktycznie to będzie, najwyżej ją się okryje czymś, no bo, no ale to już nie będzie tak, no zresztą kurz to jeszcze będzie. Ale tą lodówką już by tu wjechał, tym wszystkim, by te meble powiesił, w końcu byłby święty spokój, bo już mu dosyć tej kuchni iść rozgrzewać coś innego. Oczywiście dnia w kontakty coś też było, liczone dwa razy też jest mało. Ramki, nie ten kolor poprzychodziły, no cuda na kiju panowie i panie.